po raz 19 wręczymy nagrody imieniem Cypriana Kamila Norwida. To bardzo już uznana nagroda, którą wręczamy od 19 lat w czterech kategoriach. W dziedzinie literatury, muzyki, teatru i sztuk plastycznych. Od 2005 roku wręczamy też nagrodę za dzieło życia. W tym roku nagrodę za dzieło życia otrzyma pan Marek Gaszyński, słynny autor tekstów, literat, ale również znany krytyk muzyczny, który swoją działalnością bardzo przysłużył się do popularyzowania muzyki w naszym kraju przez dziesięciolecia. Jest też autorem chyba najsłynniejszego tekstu, piosenki Sen o Warszawie, która jest nieformalnym hymnem naszej stolicy. Myślę, że jest to ukoronowanie tej wieloletniej pracy pana Marka Gaszyńskiego. Oprócz wydatków na infrastrukturę, na ochronę zdrowia, kultura jest naszym oczkiem w głowie. Corocznie kilkaset milionów złotych przeznaczamy zarówno na procesy inwestycyjne, jak i na bieżącą działalność naszych 29 instytucji kultury. Ponadto organizujemy setki wydarzeń i wspieramy setki wydarzeń kulturalnych o różnym znaczeniu, od bardzo dużych przedsięwzięć, na przykład takich jak Festiwal Mozartowski, po małe wydarzenia w społecznościach lokalnych, w miastach, w gminach. Przez to też popularyzujemy kulturę na Mazowszu.